No i efekt końcowy, panowie. 33. Rozbujamy. Fajnie gra. Teraz tak, następna. Gra. Kontur też działa. I ten klasyczny trzask między utworami, nie? Dwa razy 20 W. Kiedy w krajpie pod kotwicą zwierzę się żeglarska gaś, opowieści wolno płyną, zaraz kości z... A, nacisnąłem stop niechcący. Widzicie jak sensory? Dobra, idziemy do następnej. Ustawmy sobie o. Opuśćmy. Szara świeci się i braku, dostanę cię za mógłby raku, za mógłby raku, za rogi baranie, będę miał dziewczynę. Lewy, prawy. No dobra, to by było na tyle. Ja pozdrawiam. I to było zrobione. Było zrobione w tak. Wymienione 2-4 w sumie kondensatory na dwóch kanałach. Przylutowana w głowie, w ta igła, wkładka, bo tam były poobrywane przewody. Przylutowane wszystkie wejścia na nowo, po prostu, bo były luźne, te 5, DIN 5, które są o tu, w tym miejscu, te dwa wejście, czyli wejście na telewizor i wejście na jakieś dodatkowe wejście liniowe. No i te wejście w środku, które doprowadza sygnał z gramofonu do tego wzmacniacza. Co jeszcze było zrobione? No zimne luty poprawione, bo tam było kilka, wyczyszczone te kołki montażowe, które trzymają te wszystkie płytki, wyczyszczone potencjometry, przemyte i dodatkowo jeszcze popsikałem w te przełączniki tutaj, nie? Także nie ma trzasków w mono. Stereo. Kontur minus 20 i dwa filtry górno i dolno przepustowy, nie? Prawie cały świat opłynął, dumnie nawet. No a wcześniej ten gramofon był to, czy świrowały te świrowały po prostu sensory, nie? No zobaczymy jak na 45 to zagra, będzie przyspieszone coś. No, nie poszedł. Idę. Jakie tempo? Wrócę. O nic nie pytaj dziś. Przyjdę, nie zasnęcę. Powiem, po co musiałeś. No nie mam żadnej tej, żadnej nie mam, że tak powiem, pocztówki, żeby sprawdzić te tempo, ale jest szybciej niż na tym, także... Nowa igiełka, tego typu wstawiona. Dobra, to by było na tyle, ja kończę i w następnym odcinku kończymy tamte monobloki i zajmujemy się tamtym wzmacniaczem, co
co tam stoi właśnie, wszystko na kupie zrzucone, bo miejsca mało. Niby więcej, a i tak mało. Dobra, pozdrawiam i łapki w górę. Pamiętajcie o łapkach koniecznie, bo 1000 wyświetleń i dopiero zaczynają płacić, patrzę, się skyczyli na YouTubie.